Witam. Króciutki film, bo to jest tylko jakaś tam część większej całości. Wspominałem, że problem jest z nabyciem tych układów 74670, ale mogą go zastąpić 74574. No, takiego układu nie ma w Max Plusie, można by go narysować, ale jest to bez sensu, bo 374 i 574 to jest dokładnie to samo, tylko ma inny rozkład wyprowadzeń. A jak wiemy, w Max Plusie numery wyprowadzeń nie mają absolutnie żadnego znaczenia. I co tu takiego stworzyłem? Jak widać, jest ogólnie 8 rejestrów 8-bitowych. Tu mamy dekoder adresowy demultiplexer. Demultiplexer 1 z 8, tu drugi. Ten jest dla operacji zapisu, ten dla odczytu. Mamy tu 3 linie adresowe do zapisu, 3 adresowe do odczytu, czyli mamy już 2 razy większą pojemność, bo 2 razy więcej adresów. No i większa jest, bo mamy 8 bitów danych, a nie 4 jak w układzie 670. Także tu mamy 64 bity pamięci w stosunku do 16 bitów w układzie 670. Dodatkowo wyprowadziłem stroby, a może jeszcze wspomnę, strop zapisu, strop odczytu i dodatkowo wyprowadziłem stroby prosty i zanegowany zapisu i odczytu, bo to umożliwia w bardzo prosty sposób, bez dodatkowych bramek, zwiększenie liczby układów w tej pamięci w naszym UART-cie. Nie trzeba się tak nakombinować. I tu już przejdę, pokażę wyniki symulacji. Ustawiam kolejne adresy i zapisuję kolejne wartości. Te wynikają z tego, że po prostu testowałem tam pewne okoliczności. 7C tam, no widać co tu jest zapisywane. I tu w trakcie, kiedy tu trwa zapis, wykonuję jak widać odczyt i nic z niczym się nie gryzie. Jest jeden wyjątek. Gdy w tym samym czasie zapisujemy i odczytujemy, no to będzie pewien problem. Może to spróbuję pokazać. No i tu widać FE 7C, tak jak tu po kolei. Tu też adresy zwiększam po kolei. No i widać, że odczytuję to, co zapisałem. Czyli mamy szybką pamięć 64 bity aż. Teraz tak, tu mamy adresy ustawione na 0, tu też na 0. O, tu jak widać te linie dodatkowe utrzymuję w jednym po prostu stanie. Jeżeli ta linia nie będzie w stanie wysokim albo ta w niskim, to te zapisy tu się nie powiodą. Teraz zrobię takie coś. Tu zapisuję, powiem tak, gdybym użył rejestrów 373, to byłby problem, gryzłyby się, zapis z odczytem w tej sytuacji by się, jak to się mówi, gryzł. No i zrobię tu zapis, na przykład niech będzie A5. Oj. Zaraz. A, nie, to magistrale danych zapisuję. Kto chce, to sobie zrobi tą symulację, zamieniając układy na 373. I zobaczy, że wtedy przy tej operacji, którą teraz tu wykonuję, będą jakieś, jak to się mówi, jaja. A, nie to. I tu daję strop zapisu. Teraz dokładnie o tej samej długości daje strop odczytu. No i co nam wyjdzie? Według mnie co tu wyszło? Wyszło coś nieładnego, ale spróbujmy zrobić tak. Nie jest, powiem szczerze, że podejrzewam tu inny problem. Bo tu miałem te kłopoty z symulacją, wcześniej wspominałem. No, adresy są zerowe. Pewnie jak odczytam to później, to też tu się po prostu nie zapisało. Czyli jak widać, że się to gryzie. Tu można się teraz pobawić i zobaczyć, kiedy to się tak naprawdę gryzie. O. I gryzie się, jak widać, od momentu zbocza tu narastającego jest wszystko w porządku. Problem jest, że wcześniej odczytamy, jak te stroby się skończą w tym samym czasie, to jest trochę nie do przewidzenia, czy odczytamy poprzednią wartość, czy nową. A teraz FE, no bo FE było tu zapisane pod komórką 0. Także jak widzicie, do momentu zbocza narastającego czytamy poprzednią wartość. Także jeśli tylko zbocze odczytu będzie minimalnie późniejsze od zbocza zapisu, odczytamy wartość poprawną, a jak będzie minimalnie wcześniej, odczytamy wartość poprzednią. No ale to jest normalne w pamięciach tego rodzaju, że dokonywanie zapisu odczytu w tym samym czasie powoduje, no, może powodować dziwne zachowania. No, film, jak opisałem, króciutki. Jeśli Wam się podobał, to oczywiście proszę o lajki, wsparcie, kawy. W następnej części może skorzystam z tego, że film jest krótki, bo w kolejnych będę podłączał po prostu te pamięci pod nasze tam FIFO i zapewne ze sprawą tego, że tu te operacje zapisu są na zboczu, a nie na poziomie, powinno się udać tam wywalić trochę tych scalaków. Ale zanim jeszcze to powiem, to jak obsługiwać taki układ z FIFO. Pokażę to jak powinien, w takim pseudokodzie, jak to powinno wyglądać taka obsługa. Nieważne, czy na przerwaniach, czy w pętli głównej. Ale zaczniemy od przerwań. Więc jeśli mamy przerwanie od naszego UART-a, pomijam sprawy zrzucenia na stos, rejestrów i tak dalej. Powiedzmy, że piszemy w C i nie musimy o to dbać. To nie należy robić tak, że powiedzmy tam jakiś bufor, tam jakiś inkrementowany, już pomijam tutaj, że gdzieś musi być jakieś zapętlenie tego bufora, czyli nad tym x-em trzeba tam panować, że x musi być statyczny. Tylko chodzi o główną jakby funkcję. Czyli nie polecam realizacji w ten sposób, i wyjścia z przerwania, bo co się stanie po wyjściu z przerwania? Otóż program najczęściej wykona jeden rozkaz, i znowu wejdzie w przerwanie. A wiadomo, te wchodzenie, wychodzenie z przerwania zajmuje sporo czasu. No i w tym momencie strasznie spowalniamy program główny. No strasznie, zależy od prędkości transmisji. Dlatego należy to zrobić inaczej. Otóż odczytujemy bufor. Robimy wszystko, co tam związane z tym zapisem bufora, jakieś tam te kontrola tego X i tak dalej, tego no, wskaźnika, tak, ten X jest jakimś tam wskaźnikiem. I teraz tak, jeśli FRX, to uznajemy, że to jest flaga bufora odbiorczego, albo inaczej, tam jest pusty, czyli jeśli UART może zapiszę w ten sposób, nie jest pusty, to skaczemy do poprzedniej linii, znaczy do poprzedniej, do tej, która odczytuje nam te dane z UART-a, tak? Czyli ile będzie znaków, tyle je odbierzemy i tam w pamięci na przykład zapiszemy. Będzie 5, zapiszemy 5, będą 2, to 2, będzie 20, to 20 i tak dalej. Więc tym sposobem powodujemy, że siedzimy trochę dłużej w przerwaniu, ale tak naprawdę nie będzie to dłuższe od tego, jak wchodzimy i wychodzimy w przerwania w kółko, bo tu rzeczywiście ten przyrost, to jest odkładanie rejestrów na stos, będzie to zdecydowanie dłuższe niż ta pętla, która ileś tam razy się wykona. Samo przerwanie rzeczywiście będzie trwało na przykład, no to zależy oczywiście jaki procek, ale powiedzmy, że takie jak pojedyncze przerwanie tu bez tego IFA, powiedzmy, że trwa 1 mikrosekundę, no przypuśćmy, to jak dołożymy tego IFA, to ono będzie trwało tam 1 przecinek, na przykład niech będzie 1 mikrosekundy plus liczba znaków razy na przykład powiedzmy pół mikrosekundy. No ale powiedzmy, że jest 20 znaków, to da nam to łącznie przy 20 znakach 20 razy pół to jest 10, czyli 11,1 mikrosekundy. A teraz załóżmy, że wejście, wyjście, przerwanie to są na przykład 3 mikrosekundy. Więc gdybyśmy tak wskakiwali, to program w przerwaniu, z przerwami oczywiście, no tu będzie w przerwaniu siedział 11 mikrosekund, a gdyby było tylko wchodzenie, wychodzenie tak w kółko, to byłoby to 20 mikrosekund by trwało przerwanie, ale z przerwami co mikrosekundę. Czyli jak widać 2 razy szybsza jest obsługa. Co prawda w przerwaniu siedzimy dłużej, ale jednocześnie ogólnie mniej czasu mikroprocesora marnujemy na te operacje. Jak robimy to w pętli głównej, już niech tam będzie, że tu mamy jakiegoś i tutaj mamy jakąś pętlę w rodzaju przypuśćmy, że to jest, no tu nie będzie red, tylko red, i tu wykonujemy inne zadania. i one mogą trwać długo. Istnieje ryzyko, że gdybyśmy nie używali tego tu, to wykonujemy tą pętlę, która trwa długo, wskakujemy, odczytujemy jeden znak i powiedzmy tam sprawdzamy, czy przyszedł rozkaz, co mamy robić. No i wychodzimy i znowu pętla trwa długo i znowu sprawdzamy. Jak zrobimy w ten sposób i tu na przykład dodamy te jakieś operacje, na przykład czy to jest komenda tam, czy powiedzmy bezpośrednio tu może to być, to już kwestia, jak to sobie tam to zorganizuje, to znaki zgromadzą się w buforze i jak tylko wejdziemy tu, to odbierzemy wszystkie znaki od razu, hurtem, a nie z przerwami, na przykład co tam, dajmy na to milisekundę. Załóżmy, że tak długo trwa obieg tej pętli. No jak ktoś pisze z bibliotekami Arduino, to może trwać to i setki milisekund. Więc powiedzmy, że bufor przez te 100 milisekund to jest wystarczające, żeby dane te tam powiedzmy 8 znaków zgromadzić, ale ich przyjdzie jeszcze więcej. Jak będziemy co 100 milisekund jeden znak odbierać, to po odebraniu 2-3 obiegach takich pętli i tak zapchamy nasze FIFO, jakie by tam, oczywiście jak będzie większe FIFO, będzie miało parę kilobajtów, to będzie działać kulawo, bo kulawo będzie działać, ale tu nie wyklucza, że w pewnych sytuacjach to FIFO też będzie za małe. Dlatego nawet pisząc bez użycia przerwań należy tu sprawdzać, czytać tak długo, aż odczytamy wszystkie znaki. Jeśli Wam się podoba, doceniacie moją pracę, to oczywiście kawy, wsparcie, lajki, subskrypcje. Do usłyszenia, mam nadzieję, że jeszcze dziś coś zrobię.